Cześć! W dzisiejszym filmie zrobimy sobie ulubieńców z zeszłego miesiąca, ponieważ tak jak zawsze się powtarzam, nie robię ulubieńców zazwyczaj co miesiąc. Zależy, jeśli mam wystarczającą liczbę właśnie nowych produktów, które chciałabym Wam pokazać, wtedy taki film nagrywam i w tym miesiącu tak się udało, jeśli chodzi o czerwiec, bo mamy koniec czerwca, że tych produktów trochę się uzbierało i chciałabym właśnie je w filmie Wam pokażę. Ok, więc jeśli chodzi o kosmetyki, to w większości, w części przeważającej powiedzmy, będzie to pielęgnacja, co jest trochę takie nietypowe dla mnie, bo zazwyczaj więcej mam kolorówki niż pielęgnacji, ale w tym miesiącu zdecydowanie królowała pielęgnacja, ale mam też dwie takie rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, które kosmetykami nie są, a jednak są moimi ulubieńcami z zeszłego miesiąca i pierwsza rzecz, właśnie od nich sobie zaczniemy. I pierwsza rzecz to będzie taki naszyjnik typu choker, który tutaj często na szyi noszę. I bardzo często się mnie pytacie, skąd ten naszyjnik jest, jeśli mam go w filmie lub na Instagramie na jakimś zdjęciu. Więc taki zestaw naszyjników były jeszcze takie, że Wam pokazuję. Takie tego typu naszyjniki, jakieś takie całe z kwiatków. I taki coś w stylu tego, tylko że różowe. Cały taki zestaw naszyjników kupiłam w Stradivariusie. Nie pamiętam za ile, coś koło 6 funtów chyba za cały taki właśnie zestaw, więc naprawdę się opłaca. Moda wraca, jak widać, bo te naszyjniki były modne, kiedy miałam może, nie wiem, z 10 lat i takie właśnie nosiłam. No i teraz znowu wszystko... I znowu teraz wracają do łask. No i bardzo mi się podoba, ja naprawdę ten styl jakoś tak do mnie przemawia. Nawet do tego, czy jestem na elegancko ubrana, czy na sportowo, to mam wrażenie, że one pasują i takiego fajnego uroku dodają całemu strojowi, więc serdecznie Wam polecam. I jeśli byłyście zaciekawione właśnie skąd te naszyjniki mam, to już teraz wiecie. I druga rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to będzie książka. Książka Polly Hawkins. O tytule, który myślę, że większość osób zna, Dziewczyna z pociągu. I tą książkę przeczytałam w tym miesiącu, dlatego chciałabym Wam ją pokazać. Chociaż, szczerze mówiąc, uważam, że trochę jest przereklamowana, bo po prostu jest taki huk, boom wielki na nią. A moim zdaniem aż tak bardzo nie jest ogromnym hitem. Przeczytałam ją właśnie całą od deski do deski, także mogę się wypowiedzieć. No nie wiem, pod koniec już tak bardzo mnie wkręciła, ale naprawdę przez 3/4 książki trochę się nudziłam, szczerze mówiąc, czytając ją. Spodziewałam się czegoś bardziej takiego ambitnego, wiecie, trochę mrożącego krew w żyłach, skoro to thriller. A był to taki dosyć, jak na thriller, to taka lightowa historia. No ale mimo wszystko, tak jak mówię, była dosyć ciekawa, pod koniec bardzo mnie wciągnęła, więc końcówkę przeczytałam już po prostu jednym tchem. Więc mimo wszystko polecam, jeśli lubicie czytać i nie czytałyście jej jeszcze, to polecam. I również chciałam Was prosić, żebyście dały mi znać, jakie książki są takie warte uwagi. Niekoniecznie thrillery, chyba że znacie jakieś takie fajne właśnie też thrillery, no to dajcie znać w komentarzach koniecznie, bo już jestem na poszukiwaniach aktualnie jakichś fajnych takich historii. Mogą być różne inne też książki, tylko właśnie dajcie znać mniej więcej w komentarzach, jaki to jest rodzaj książki, żebym się mogła tak zorientować. Będę Wam za to wdzięczna. I nie będę Wam też opowiadać za bardzo o tej książce, o czym ona jest. Strasznie mnie prześwietla tutaj lampa, bo nie chcę Wam po prostu takiego spoilera robić. Jeśli macie ochotę przeczytać sobie taki niezbyt ciężki, ale jednak thriller, no to możecie sięgnąć właśnie po tą pozycję. I przechodzimy do kosmetyków. Zaczniemy sobie właśnie od pielęgnacji. I pierwsza rzecz, to trochę jest oszukana, bo mam ją tak od, nie wiem, może 2 tygodni w maksie lub 1,5. I będzie to żel do twarzy. To jest żel do twarzy Superdrug. Zastanawiałam się, co to jest za firma. To jest ich chyba firma, bo tutaj ma tą gwiazdeczkę Superdrug, a nie ma żadnej innej firmy napisanej. I on się nazywa Tea Tree Skincare Lemon Facial Wash. Czyli po prostu taki cytrynowy żel do mycia twarzy. Bardzo go lubię, bo jego zapach jest idealny taki na lato. No naprawdę, po prostu taka czysta cytrynka, pachnie ewidentnie cytryną i bardzo lubię myć twarz nim rano, żeby trochę się tak rozbudzić, wiecie, kiedy jestem troszkę zmęczona, jeszcze taka zaspana, no to bardzo fajnie pobudza. No i oczywiście oczyszcza tą twarz, nie ma jakichś tam szczególnych, nie wiadomo jakich właściwości, ale właśnie bardzo lubię ten zapach i on tak dodaje energii mojej skórze, więc
Polecam Wam ten żel, jest dosyć też tani. No i nie ma w sobie też żadnych drobinek, bo większość żeli, jak szukałam właśnie jakiegoś sobie nowego do mycia twarzy, to miały drobinki takie, wiecie, a la peeling, a chciałam coś takiego bardzo delikatnego, tylko żeby tą twarz lekko oczyścić. No i właśnie ten nie ma żadnych drobinek, więc jeśli szukacie czegoś takiego, no to super, też będzie idealny na lato, na polską pogodę, bo z tego co wiem są straszne upały, więc również fajna rzecz, bo tak będziecie czuły się takie świeższe troszeczkę na twarzy. Następna rzecz to będzie coś, co ściągnęłam z mojej Ani, Terry Lassie, bo ona mówiła o tym produkcie w swoich ulubieńcach w zeszłym miesiącu. To będzie żel, nie żel, tylko płyn, taki krem pod prysznic z Palmolive Chocolate Passion. To jest, to się ogólnie nazywa Body Butter Shower Cream, czyli po prostu to jest takie masełko pod prysznic. O, ona bardzo taką, no może nie bardzo, ale taką dosyć gęstą, budyniowatą konsystencję bym powiedziała. Strasznie mi się kojarzy z budyniem. Chociaż może to głównie przez ten zapach, bo pachnie jak czekoladowy budyń. No, coś cudownego. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy lubi właśnie tego typu produkty. Niektórzy wolą takie właśnie odświeżające typowo zapachy, takie pobudzające. A ten, no to jest po prostu, no tak jak mówię, on pachnie trochę takim kakałem, trochę takim budyniem. Jak dla mnie cudowny zapach, ja lubię słodkie też zapachy, zależy właśnie jaki mam nastrój. Czasami wolę odświeżające bardziej, czasami wolę takie słodziutkie. Ten jest zdecydowanie słodki. Bardzo mi też odpowiada jego konsystencja, dlatego że jest właśnie dosyć gęsty i taki budyniowaty. Mam też wrażenie, że trochę moją skórę nawilża, bo ostatnio jestem tragiczna, jeśli chodzi o nakładanie balsamu, bo ciągle o tym zapominam. A mimo wszystko mam wrażenie, że moja skóra, jak używam tego żelu wieczorem, to ona jest taka nawilżona lekko, po prostu nie jest taka przesuszona jak czasami, więc jak czasami bywa. No więc mam wrażenie, że to jest też za sprawą tego produktu, no skoro to jest też jakieś tam masło do ciała w formie żelu, no to powinien nawilżać i mam wrażenie, że rzeczywiście tak jest, więc polecam. On był w ogóle bardzo tani, w super drago, kupiłam sobie dwa, ten i waniliowy, bo były w promocji chyba po funt 60, funt 70, także śmieszna cena naprawdę. To jest 250 ml, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kolejna rzecz to będzie krem, o którym zbieram się, żeby Wam powiedzieć. Już jakiś czas, bo używam go dosyć długo i zawsze zapomnę przy ulubieńca go wyciągnąć po prostu z torebki, bo noszę go w torebce. Będzie to krem do rąk marki Evre. Jeśli źle mówię, to poprawcie mnie. Taki czerwony mały kremik z... albo w Heba, albo w Rossmanie go kupiłam, jak byłam w Polsce. I to jest właściwie nie krem, tylko regenerujące serum do rąk Max Repair. I rzeczywiście po prostu ten krem to jest coś niesamowitego. Jak posmarujecie nim dłonie, to macie za chwilę uczucie, jakbyście miały takie satynowe rękawiczki na dłoniach, no przysięgam. Po prostu czuć taką ochronną warstwę, ale absolutnie nie tłustą, po prostu jest taka satynowa, gładziutka warstwa na waszych dłoniach. To jest coś cudownego. Ja po prostu uwielbiam ten krem, uwielbiam to uczucie, jak posmaruję sobie nim dłonie i mam takie mięciutkie, delikatne, ta skóra jest tak po prostu satynowa właśnie. To jest takie główne słowo, które przychodzi mi na myśl, jeśli chodzi o odczucie tego kremu. To serum zawiera w sobie olejek arganowy, masło, karité i urea. Więc takie dosyć mocno nawilżające i też regenerujące. Naprawdę polecam, polecam, polecam serdecznie. Jedyne co to mnie denerwuje właśnie, że on jest taki dosyć mały, bo ma 50 ml i trochę go oszczędzam, bo nie wybieram się do Polski w najbliższym czasie, jeszcze troszkę dopiero we wrześniu, więc no jak widzicie, jest, dosyć sporo go zużyłam. No i oszczędzam, póki nie pojadę do Polski. Kolejny wielki ulubieniec mój po prostu z zeszłego miesiąca, z którym nie rozstaje się dzień w dzień po prostu. To będzie gąbeczka. Gąbeczka, która nazywa się Konjac Sponge. Chyba, jeśli dobrze wypowiadam, nie widzicie jej. To jest ta gąbeczka, którą pokazywałam Wam w holu z Glossy Boxem tutaj w UK. Dostałam właśnie ją na początku miesiąca i po prostu nie rozstaje się z nią dzień w dzień. Robię sobie nią demakijaż, bo właśnie Wy mi poleciłyście, że jest właśnie bardzo fajna ta gąbka do demakijażu i kiedy ją tak porządnie zmoczę, wiecie, nawilżę, po prostu zmoczę i odcisnę, to robi się tak mięciutka i kiedy nałożę troszeczkę żelu na twarz, znaczy na początku zmywam sobie troszeczkę nadmiar chusteczką, brwi, zmywam głównie rzęsy i delikatnie podkład i następnie nakładam sobie żel na twarz, właśnie
nasączam tę gąbeczkę wodą dosyć tak mocno. No i wtedy zaczynam takimi kolistymi ruchami tą swoją twarz myć. I to jest tak po prostu przyjemne uczucie, taki masaż dla twarzy. No uwielbiam tą gąbeczkę i właśnie idealnie nadaje się do zmywania makijażu. Pięknie po prostu wszystko usuwa z buzi i naprawdę polecam serdecznie. Ona jest taka śmieszna, bo jak wyschnie, to nawet mogę w nią zapukać, bo się robi taka twarda. Ale kiedy nasiąknie wodą, to jest po prostu idealnie mięciutka. No cudowna. Więc serdecznie Wam polecam. Następny produkt będzie to rozświetlacz. Również z... który pokazywałam Wam w unboxingu, tylko że teraz z boxa Look Incredible. I to będzie właśnie rozświetlacz płynny ze Steely All Over Shimmer Liquid Luminizer. On wygląda w ten sposób. To jest odcień Kitten Shimmer. I po prostu ten rozświetlacz... ja go pokochałam od pierwszego użycia. Pokazywałam Wam wtedy chyba Swatcha, ale jeszcze nie wiedziałam, jak pięknie będzie wyglądał na twarzy. To znaczy na twarzy po smarowaniu. On jak wsiąknie, to daje taką bardzo delikatną, no może nie bardzo delikatną, ale dość delikatną poświatę. I kiedy chcę takiego blasku nadać swojej skórze, żeby ona po prostu była taka, wiecie, glowing, tak jakby od środka po prostu nadaje taki blask, no to wtedy używam tego rozświetlacza lub używam go też czasami tutaj właśnie w miejsca takie typowe, gdzie nakładam rozświetlacz i na wierzch nakładam już taki rozświetlacz prasowany, czyli po prostu używam też go jako bazy pod rozświetlacz taki normalny i wtedy po prostu to, co dzieje się na mojej twarzy, to rozświetlenie niesamowite, niebiańskie wręcz, jest wspaniałe i naprawdę uwielbiam ten produkt i serdecznie go polecam. No zobaczcie, jak pięknie odbija światło. To jest taka cudowna tafla złota. No, coś pięknego. Myślę, że same dobrze widzicie. Następna rzecz to będzie coś, co już widziałyście kilka razy w moich filmach. Ale teraz chciałabym powiedzieć o innym użyciu tego produktu. Będzie to puder MAC Studio Fix w odcieniu MC20, czyli po prostu ten klasyczny puder, a raczej podkład w pudrze, czy podkład w kompakcie, nie wiem jak to się mówi, podkład chyba w pudrze. I zawsze go używałam po prostu, żeby omieść swoją twarz tak po użyciu podkładu bądź kremu BB, a ostatnio stwierdziłam, że moja skóra nie potrzebuje aż tak dużo krycia, więc nakładam sobie bazę i odrobinę korektora pod oczy, żeby po prostu ta skóra była taka lekko klejąca i wtedy biorę sobie gąbeczkę lub beauty blender i tą gąbeczką nabieram sobie ten produkt i tak przykładam do skóry na całą twarz i po prostu wtedy krycie jest niesamowite i połączone jednocześnie z takim delikatnym wykończeniem, absolutnie nie wyglądającym ciężko, więc no to jest coś, czego ja szukam. Zwłaszcza ten puder właśnie, tak jak powiedziałam Wam, go używam i wtedy w połączeniu z mgiełką, z tym fikserem z Inglota, no to jest po prostu niebo, no tak cudowny efekt takiego, to znaczy no tam mgiełka daje efekt rozświetlenia, ale mamy połączone wtedy krycie i absolutnie nie ma tego efektu pudrowości na twarzy. Okej, więc jeśli chodzi o takie moje perełki z tego miesiąca, to by było na tyle. Kilka produktów stwierdziłam, że nie będę robić mega długich tych filmów, chociaż i tak jest trochę długi, bo nagrywam już prawie 16 minut. Ale po prostu chciałam się ograniczyć trochę z liczbą produktów i pokazać Wam głównie te, które rzeczywiście bardzo lubiłam i które kojarzą mi się z danym miesiącem, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeśli tak, to dajcie kciuka do góry i wypowiedzcie się koniecznie, jacy są Wasi ulubieńcy z zeszłego miesiąca. Może jakiś produkt, może właśnie książka, może film. Dajcie znać koniecznie. Aha, jeśli jeszcze chodzi o film, tak szybko tutaj napomknę, bo obejrzałam bardzo ciekawy film. Tytuł to Chłopak z sąsiedztwa. To jest też taki thriller trochę. Ja lubię takie filmy trochę psychologiczne. Chociaż nie wiem, czy można ten film nazwać psychologicznym do końca, no ale jest to taki thriller dosyć emocjonujący. Bardzo lubię takie filmy i polecam Wam, jeśli Wy też lubicie. I dajcie znać również, jeśli macie inne tego typu filmy bądź innego typu fajne filmy. Okej, więc to by było na tyle już, obiecuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!